Cześć, z tej strony Paulina z DecoFire i dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić system mleczny w ekspresach Jura. Co do czyszczenia systemu mlecznego w ekspresach Jura, jest to proces w pełni automatyczny, tak jak to było w przypadku odkamieniania czy czyszczenia, dlatego nie ma potrzeby rozmontowywania całej dyszy spieniającej, wyciągania, rozkładania i mycia każdej części z osobna. Do czyszczenia systemu mlecznego możemy użyć albo specjalnego płynu, albo dokładnie tej samej chemii, tylko że w tabletkach. I dodatkowo do każdego ekspresu Jura jest w zestawie dołączany specjalny, dedykowany pojemnik do tego procesu. Czyszczenie systemu mlecznego w ekspresie możemy uruchomić poprzez wejście w panel konserwacyjny urządzenia i uruchomienie tego procesu lub też przy każdorazowym wyłączeniu ekspresu, kiedy na ekranie głównym pojawia nam się taka ikonka. Jeżeli chcemy się cieszyć sprawnym ekspresem przez wiele lat, który naprawdę idealnie będzie nam spieniał mleko, warto wykonywać to czyszczenie systemu mlecznego każdego dnia na sam koniec, jeżeli oczywiście w ciągu dnia były przygotowywane kawy mleczne. Uruchamiamy czyszczenie systemu mlecznego i ekspres prowadzi nas po kolei, co dokładnie mamy wykonać. Wlewamy około 5-10 ml płynu do czyszczenia systemu mlecznego do pojemnika. Podłączamy rurkę i klikamy start. W modelu Z10 ekspres sam dopełni nam cały pojemnik wodą, natomiast jeżeli chodzi o modele niższe, takie jak ENA8, musimy sami dolać tą wodę do pojemnika do czyszczenia systemu. W tym momencie ekspres czyści nam całą dyszę spieniającą automatycznie, pobierając już gotowy roztwór wody ze środkiem czyszczącym z pojemnika. Po kilku minutach cały system mleczny jest wyczyszczony, co ekspres komunikuje na ekranie głównym. Jak widać, proces czyszczenia systemu mlecznego w ekspresach Jura jest bardzo szybki, trwa on około 2-3 minuty. Do tego jest też bardzo prosty w wykonaniu, dlatego warto o nim pamiętać, żeby jednak wykonywać go codziennie, aby za każdym razem ekspres spieniał nam to mleko idealnie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi nie będziecie mieć już żadnych wątpliwości co do oczyszczenia systemu mlecznego w ekspresie, natomiast jeżeli jakiekolwiek pytania by się pojawiły, zapraszamy Was do komentowania tego filmiku, do kontaktu telefonicznego oraz przychodźcie do nas do salonów DecoFire w Krakowie przy ulicy Medweckiego 7 oraz nad Serafą 56. Do zobaczenia! Jakie był stojek na baczność. Już tak? Okay. To... Co to jest? Nie wiem. Jeszcze raz. Jak ja to mówiłam? Czyszczenie systemu? To nie, nie, jeżeli jeszcze raz. Jeżeli robimy, wykonujemy, przyrządzamy... Stresuję się tą kamerą teraz tutaj. To zatrzymaj usy. Jeszcze raz. Mogę? Mogę. Nie, nie, nie mogę! No i tu się zacinam. Jest, udało się chyba, nie?